Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnym newsie i tym razem garść nowości, które będą w kolejnych aktualizacjach, zaczynając od 0.11.4. Więc tak, wreszcie będziemy mieli kolejną nową mapę, bardzo mi się to podoba, bo tych map nie ma za dużo i zdarzają się często takie cykle, że się gra kilka bitew pod rząd na jednej tej samej mapie. Średnie, no ale mamy kolejną. Motywem tej mapy będą Wyspy Owcze i pojawi się ona w aktualizacji 0.11.5. Wygląda mniej więcej następująco. Niestety nie znamy w żaden sposób układu tej mapy i jak to będzie wyglądało taktycznie. Nowa gałązka francuskich krążowników, z tym, że będzie zawierała tylko trzy okręty. Będzie łańcuch misji bojowych, gdzie będziemy zbierać francuskie tokeny i maksymalnie jesteśmy w stanie zdobyć ósemkę, bo od ósemki ta linia się będzie zaczynała. Będzie ósemka, dziewiątka i dycha oraz siódemka premkowa. Marsylia, widzicie, wygląda następująco. Konfiguracje i uzbrojenie to już myślę, że temat na inny materiał, ale mamy tutaj trzy potrójne wieże. Potrójne? Tak, potrójne. Na dziesiątce i na siódemce mamy dwie poczwórne wieże, także no takie też w zasadzie krążowniki liniowe, a nie krążowniki zwykłe. Drobne odświeżenie portu w Marsylii i to tyle, jeżeli chodzi o tą sekcję. Co dalej? Szanowni Państwo, wyścig zbrojeń wchodzi do bitew losowych i bitew kooperacyjnych jako tryb. Wiemy też, że ma zostać usunięty tryb epicentrum, myślę, że nikt za nim łzy nie uroni, no i w jego miejsce wejdzie sobie wyścig zbrojeń. Ja jestem bardzo zadowolony. Z tym, że wyścig zbrojeń będzie dostępny dla okrętów 9, 10, tieru 11, więc nie na wszystkich mapach się będzie pojawiał. Zapowiedziane mamy, szanowni Państwo, kolejny sezon bitew klanowych, to już 17. Mój Boże, jak to leci, nawet nie zauważyłem. W sumie nie gram, bo głównie mnie to obchodzi, to może dlatego. To tak, mamy tutaj tier 10 i 11 w formacie 7x7. I teraz tak, będzie można wziąć jeden pancernik i dwa 11 tiery czy tam superokręty. Lotniskowce, Pietropawłowsk oraz Kleber zostają usunięte z tego sezonu. Bardzo dobrze. Zmiany w okrętach podwodnych. Nie wiem, czy nas to interesuje. Może bardziej nas interesuje to, że to pozwoli nam na efektywniejsze zwalczanie tego kurestwa. Ze względu na to, że teraz mieliśmy ping, który wysyłany był przez okręt podwodny, był widoczny. Widzieliśmy mniej więcej, z jakiego kierunku on się pojawia, z tym, że nie był wykrywalny ten ping od początku i dopiero po jakimś czasie było go widać, nie od razu jak okręt podwodny go wypuszczał. Stąd też był problem z oszacowaniem odległości tego okrętu podwodnego do naszego. A w tym momencie będziemy mieli coś takiego. Taka łuna, taka fala, ciężko to określić. Po prostu taki wskaźnik, gdzie mniej więcej znajduje się okręt podwodny i tam będziemy mogli od razu pakować mu bomby. Bardzo dobrze. Im więcej sposobów na efektywne zwalczanie tego dziadostwa, tym lepiej. I to jest tyle, jeżeli chodzi o zmianę w tej mechanice. Zmiana w minimapkach. Tu widzę bardzo fajna rzecz. Będziemy mogli zaznaczyć konkretny punkt na mapie. Już nie sektor mapy, czy tam kwadrat, tylko konkretny punkt. Będzie to można zaznaczyć na okręcie, na jakimś tam power-upie, bo przecież będą te wyścig zbrojeń. Po prostu w jednym konkretnym punkciku będziemy mogli sobie kliknąć, zaznaczyć jakąś ważną rzecz, a nie cały sektor, bo większość pewnie i tak tego nie rozumie. I co tam dalej? Szanowni Państwo, wraca USS Black i będzie to na początku dostępne za dublony. Możemy sobie zdobywać tokeny w kampanii, która będzie uruchamiana przez przeglądarkę. W tej kampanii możemy sobie zdobyć 2500 tokenów i to nam wystarczy na kupienie naszywki, kamuflaży, sygnałów i innych pierdołów. Jeżeli chcemy kupić wszystko, to będziemy potrzebowali 24 tysiące tokenów i to jest 24 tysiące dublonów, bo mamy tutaj informację, że będzie to przeliczane 1 do 1. Czyli po odpadnięciu tych 2,5 tysiąca zostaje nam 22,5 tysiąca do kupienia ewentualnie, lub pozostaje poczekać, bo okręt będzie dostępny również w sklepie premium za 19 300 dublonów. No nie wiem, ja bym tego nie kupił, tym bardziej, że najważniejsza informacja dla nas cebularzy, że można ten okręt mieć za darmo w zasadzie, bo będzie dostępny w zbrojowni za węgiel, jak skończy się tylko całe to wydarzenie związane z kampanią przeglądarkową, kredytami, tam, tokenami i innymi pierdołami. I okręt będzie kosztował tyle, co nieustraszony, czyli prawie 300 tysięcy węgla. Drogo, ale warto by się jeszcze przyjrzeć temu, co tam zostało w tym okręcie zmienione. Zmiany w zbrojowni.
Co my tu mamy? Będzie można zdobywać nowe okręty za żetony społecznościowe. Tego nie prześledziłem za bardzo, bo u mnie te żetony społecznościowe to jest ilość marginalna. Nowa zawartość, szanowni państwo. No oczywiście permanentny kamuflaż, jakieś wydarzenia, jakieś naszywki, jacyś kapitanowie. No i kamuflaż na Blacka będzie wyglądał następująco. Trochę oczojebny, no ale co? Okręt wraca po, nie wiem ile to nawet minęło, rok czy więcej, no ale wraca. Trzeba się tylko przyjrzeć jeszcze parametrom, żeby zastanowić się, czy warto ten okręt kupić po takim czasie i czy taka cena jest warta tego okrętu. W tym materiale to wszystko. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.